Grzegorz Boratyn, witam i zapraszam na aktualności. Nasz dyżur telefoniczny trwa do 19.30, a my zaczynamy od informacji dnia. Przemyski sąd oddalił dziś powództwo przeciwko arcybiskupowi Józefowi Michalikowi. Nie może być w sądzie sprawy o wszystko, nie może być też to pole do manifestacji. Mieszkańcy gminy Baranów Sandomierski mówią nie budowie radaru. Niestety nie konsultowane to było z nami, dopiero dowiedzieliśmy się teraz. Tłumy pacjentów na pierwszym w regionie oddziale alergologii. Miałem taki przypadek, że doznałem wstrząsu wskutek ukąszenia przez osę. ASEK Oresowia na ostatniej prostej przed finałem plus ligi. Sąd Okręgowy w Przemyślu orzekł dziś, że arcybiskup Józef Michalik nie naruszył dóbr osobistych Małgorzaty Marenin. Mieszkanka województwa świętokrzyskiego domagała się, żeby metropolita przemyski przeprosił ją za słowa, że feminizm, gender i rozwody mogą mieć wpływ na pedofilię. W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się na konstytucję, konkordat i Europejską Konwencję Praw Człowieka. Zainteresowanie procesem było ogromne. Druga rozprawa w przemyskim sądzie ściągnęła m.in. sporą grupę parafian z archidiecezji przemyskiej, demonstrujących solidarność z hierarchą. Słucham jego wszystkich kazań, wszystkich. Nigdy nie słyszałem, żeby w którymś kazaniu kiedyś kogoś jakoś chciał obrazić albo obrażał. Małgorzatę Marenin wspierał filozof profesor Jan Hartmann, arcybiskupa, działacze polityczni i samorządowi z regionu, którzy podkreślali, że przybyli do sądu przede wszystkim jako katolicy, którzy chcą przystąpić do tego procesu. Nie może być cenzury w kościołach i myślę, że nie będzie, że dzisiaj doczekamy tej chwili niedługo, że będzie ta sprawa zakończona. Sprawa jest kuriozalna, dlatego że przed sąd pociąga się naszego pasterza, z którego nauką jako katolicy się utożsamiamy. Była też spora grupa duchownych, którzy uważają, że słowa arcybiskupa zostały przeinaczone i fałszywie zinterpretowane. W kazaniu, które wygłosił we Wrocławiu, stanął w obronie podstawowych praw rodziny. Absolutnie utożsamiam się z tym. Małgorzata Marenin, pytana przez sąd o to, jakie jej zdaniem słowa naruszyły jej godność, ponownie mówiła dziś o tym, że arcybiskup Michalik sugerował, że feminizm i ideologia gender przyczyniają się do pedofilii. Wyjaśniała, że jako matka samotnie wychowująca syna, szczególnie oburzona jest słowami, że dzieci z rozbitych rodzin prowokują księży. Są zaniedbane pod względem uczuciowym. Z tego powodu one lgną do duchownych. I jeszcze dodatkowo tego drugiego człowieka wciągają, domyślę, w pedofilię. Obrońca arcybiskupa zwracał uwagę, że naruszenie dóbr osobistych musi mieć charakter obiektywny, a tak jego zdaniem nie jest w tym przypadku. Tu mamy wyłącznie do czynienia z jakimiś subiektywnymi odczuciami powódki. Małgorzata Marenin, składając końcowy wniosek, domagała się zadośćuczynienia na rzecz Stowarzyszenia Stop Stereotypom oraz przeprosin w ogólnopolskich mediach i w kościele. Tych słów i przeprosił mnie. I przy okazji osoby z środowisk, o których była mowa, więc... Po przerwie sąd oddalił jednak powództwo. Sąd poszukiwał w treści wypowiedzi pozwanego słów, które pani powódka zarzuciła pozwanemu i, bądźmy szczerzy, ich nie znalazł. A z pewnością chodzi o te same wypowiedzi. Sędzia, uzasadniając wyrok, powoływał się m.in. na zapisy Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która każdemu zapewnia wolność wyrażania poglądów. To niesprawiedliwy wyrok, komentuje feministka. Nie tylko moja godność, ale wszystkich matek wychowujących samotnie dzieci i ojców i wszystkich dzieci z rozbitych rodzin. Ta godność jest naruszona. Natomiast cytowanie zapisów konkordatu na tej sprawie świadczy tylko o tym, że coś w naszym państwie jest do naprawy. Małgorzata Marenin zapowiada złożenie apelacji. Arcybiskup Józef Michalik nie stawił się w sądzie, bo jak wyjaśnił jego adwokat, uczestniczył dziś w poświęceniu kościoła w Sanoku.
Do sądu w Tarnobrzegu trafił akt oskarżenia w sprawie kupowania głosów w trakcie wyborów do Europarlamentu w ubiegłym roku. Chodzi o grupę więźniów zakładu karnego w Chmielowie. Za kawę i papierosy mieli głosować na konkretnego kandydata. Na ławie oskarżonych zasiądą strażnik więzienny obecnie na emeryturze i jeden z osadzonych, którzy pośredniczyli w kupowaniu głosów. Policjanci zatrzymali kierowcę podejrzewanego o śmiertelne potrącenie mężczyzny w Rudniku nad Sanem i ucieczkę z miejsca wypadku. To mieszkaniec pobliskiej wsi Kopki. Po wypadku ukrył swój samochód i wymienił uszkodzone części. Okazało się, że związek z tą sprawą ma mężczyzna, który powiadomił policję o tym zdarzeniu. Twierdził, że jako pasażer jechał wraz ze swoimi kolegami i na poboczu dostrzegł leżącego człowieka. Gdy okazało się, że nie żyje, zdecydowali się na telefon do policji. Jednak ustalenia śledczych są inne. To 23-latek, jadąc swoją Hondą, prawdopodobnie najechał na leżącego człowieka. Jednak uciekł, żeby ukryć swój samochód, zacierał ślady, wymieniając opony, wymieniając zderzak w samochodzie. Do wypadku doszło na ulicy Myśliwskiej w Rudniku nad Sanem w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zginął 26-letni mężczyzna wracający do domu od rodziny, zaledwie kilkanaście metrów od bramy gospodarstwa. Wszystko zdarzyło się na prostym odcinku wąskiej, ale asfaltowej drogi, którą z Rudnika można dojechać do trasy Rzeszów-Lublin. Sprawcy wypadku grozi do 12 lat więzienia. Jest kolejne opóźnienie w przetargu na 70 śmigłowców dla polskiej armii. Firmę, która spełnia wymogi stawiane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, mieliśmy poznać na przełomie marca i kwietnia. Zamówienie ma wartość 12 miliardów złotych. W przetargu uczestniczy wśród trzech firm także PZL Mielec. W Sejmie odbyło się dziś wspólne posiedzenie parlamentarnych zespołów do spraw Wojska Polskiego i Przemysłu Obronnego. W Mielcu pełna gotowość na długo oczekiwany finał. To tu produkowany jest Czarny Jastrząb, czyli znany na całym świecie Black Hawk. Amerykańska firma Sikorsky Aircraft Corporation, właściciel PZL Mielec, liczy, że wygra przetarg na 70 śmigłowców wsparcia bojowego dla polskiej armii. Walczy o to z PZL-em Świdnik i Airbusem Helicopters. Ale choć mijają kolejne miesiące, wciąż nie ma żadnej decyzji. Na większość pytań Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiada tak. W tej sprawie w tej chwili nie jestem jeszcze upoważniony do tego, aby podawać bliższe szczegóły. Stąd coraz więcej wątpliwości mają także parlamentarzyści, dlatego zwiększają presję na rząd odpowiedzialny za rozstrzygnięcie przetargu, jednego z największych teraz w Europie. Nasze wątpliwości posłów sejmowych budzi przede wszystkim sposób prowadzenia przetargu. Niejasne jakieś procedury, zmienianie reguł w trakcie przetargu. To nie wróży dobrze temu procesowi, dlatego postanowiliśmy się dokładnie przyjrzeć na posiedzeniu tego zespołu. Ministerstwo Obrony Narodowej odpiera zarzuty, tłumacząc opóźnienia szczególną starannością o wybór wartych blisko 12 miliardów złotych śmigłowców, które mają służyć polskiej armii przez najbliższe 20-30 lat. Urzędnicy resortu zapewniają, że przetarg wszedł w fazę finalną. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że nie uległ zmianie termin, od kiedy spodziewamy się dostaw pierwszych maszyn, czyli od roku 2017. I to są dla nas te podstawowe kryteria, a więc chcemy wybrać jak najlepszy produkt. Wybór śmigłowców, być może tych produkowanych w Mielcu, to jedno. Jeszcze większy apetyt przedsiębiorców i samorządowców z Podkarpacia rozbudza wymóg tzw. polonizacji produkcji, czyli stworzenia jak największej liczby nowych miejsc pracy i współpracy z jak największą liczbą firm z branży lotniczej i zbrojeniowej. Zaoferowaliśmy, jeżeli będzie taka potrzeba, właśnie rozmowy z władzami, z prezydentami, z burmistrzami innych miast, które byłyby w to zaangażowane, aby wzorem tak jak właśnie parlamentarzyści, abyśmy również my jako samorządowcy zaangażowali się w te sprawy. Chodzi m.in. o samorządy Mielca, Rzeszowa, Krosna czy Stalowej Woli. Sejmik Województwa Podkarpackiego też apelował do strony rządowej o jak najszybsze rozstrzygnięcie tego przetargu. Jednocześnie apelując też o bezstronność i decyzję merytoryczną w tej sprawie. Samorządowcy łączą siły, bo chcą udowodnić, że branża lotnicza to podkarpacka specjalizacja. Stąd najnowszy pomysł organizowania podkarpackich pokazów lotniczych, które mają się odbywać nie tylko w Mielcu, ale także innych miastach regionu mających lotniska. To ma być impreza z wielkim rozmachem, o czym mamy się przekonać 12 i 13 września.
Mieszkańcy Dąbrowicy oraz innych wsi w gminie Baranów Sandomierski protestują przeciw budowie w sąsiedztwie swoich domów stacji radiolokacyjnej. Chcą budować Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Inwestycja jedna z trzech w kraju ma poprawić bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Mieszkańcy boją się jednak o swoje bezpieczeństwo. Mają też pretensje do samorządu, że ukrywał przed nimi projekt budowy. Jan Wójcik ćwierć wieku temu służył w jednostce radiolokacyjnej i obsługiwał wojskowy radar. Dlatego, jak twierdzi, wie, jakie jest jego oddziaływanie na ludzki organizm. Wtedy już zabezpieczali nas już kombinezony. Siatka była pod spodem, pod kombinezonem miedziana, żeby te promienie odbijało. Nic więc dziwnego, że na mieszkańców Dąbrowicy i sąsiednich wsi padł strach, gdy dowiedzieli się, że na pobliskim wzgórzu stanie 35-metrowy radar. Ich zdaniem lista zagrożeń jest długa. Większe rozdrażnienie, bezsenność, niepłodności wszelakie, poronienia, udary mózgu, no i nowotwory przede wszystkim. Burmistrz Baranowa Sandomierskiego twierdzi, że to nowoczesna stacja i takich zagrożeń nie stwarza. W gminie jest komplet badań na temat oddziaływania radaru na otoczenie i nie ma ani jednego dokumentu, który by obawy mieszkańców potwierdzał. Te dokumenty burmistrz rozesłał do sołtysów, ale to wzbudziło jeszcze większe podejrzenia. Wyszło bowiem na jaw, że już w kwietniu ubiegłego roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała gminę o swoich planach, ale mieszkańców nikt nie powiadomił. Niestety nie konsultowane to było z nami, dopiero dowiedzieliśmy się teraz, otrzymaliśmy dopiero teraz wszystkie papiery, wszystko było robione tak jakby za plecami. Burmistrz potwierdza, że jego poprzednik schował sprawę do szuflady, bo rozpoczynała się kampania wyborcza, a teraz na zablokowanie inwestycji jest już za późno. To jest inwestycja celu publicznego, wynikająca ze zobowiązań naszego kraju w zakresie zapewnienia określonego bezpieczeństwa ruchu lotniczego na terytorium naszego kraju właśnie. I tak jak mówię, czy poprzez sprzedaż, czy drodze specustawy ta inwestycja zostanie zrealizowana. Mieszkańcy nie zamierzają jednak ustąpić. Przed 2 laty zablokowali plany budowy farmy wiatrowej na tym samym wzgórzu. Wierzą, że uda się to także tym razem. Podkarpacki Okręg Polskiego Związku Niewidomych w Rzeszowie ma już pieniądze na szkolenie, rehabilitację i pomoc w poszukiwaniu pracy swoich podopiecznych. Organizacja dostała wsparcie z PFRON-u w ramach konkursu zadań zleconych. Związek w tym roku stawia przede wszystkim na integrację społeczną. Dochodzimy do schodu. Sprawdzamy, jakie te schody są. Bartek jest jednym z podopiecznych Polskiego Związku Niewidomych w Rzeszowie, ale takich osób, którym trzeba wskazać niejedną drogę w życiu, jest aż 3,5 tysiąca. Schodzenie, różne z białolaską, różne pomoce dnia codziennego. Dlatego w siedzibie związku codziennie kilkanaście osób prosi o pomoc. W sprawie turnusu terapeutycznego dla dzieci, które mają problemy z niedowidzeniem. Miesięcznie bywa tu 100 osób. Ludzie przychodzą tu tak jak do domu. Ja nawet nie wiem, są tacy na pewno, co z większą radością spędzają czas tutaj niż w domu. To jest taki ich drugi, a dla wielu pierwszy dom. To właśnie na utrzymanie pracowników, rehabilitację podopiecznych, zajęcia, szkolenia, a nawet pomoc w szukaniu pracy związek co roku szuka pieniędzy. W ubiegłym roku mieliśmy projekt aktywizacji zawodowej, gdzie w przeciągu roku zrekrutowaliśmy 240 beneficjentów. 50 osobom pomogliśmy znaleźć pracę. W tym roku związek wystąpił o 600 tysięcy złotych z PFRON-u. Dostał ponad 360 tysięcy, ale nawet ta suma daje niewidomym z Podkarpacia szansę realizacji kolejnych celów. Elementy rehabilitacji społecznej, jak taniec, śpiew, artterapię, czyli tam zajęcia plastyczne, gdyż no, osoby niewidome no, nie tylko chcą uczyć się tego, co potrzebują, ale także chcą się integrować. Zajęcia już się zaczynają. Polski Związek Niewidomych to na Podkarpaciu największa organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. 11:12 rano. Swoim podopiecznym pomaga też w zakupie i dofinansowaniu sprzętu, który ułatwia im życie i naukę. Z wiosną zaczął się sezon na alergie. Pylą topole, wierzby i brzozy. W ciągu najbliższych dni ma być sucho, więc poziom alergenów będzie jeszcze wyższy. Jedni alergicy zaczęli odczulanie, inni robią testy. W przychodniach coraz dłuższe kolejki. Tłoczno jest także na pierwszym w regionie szpitalnym oddziale alergologicznym w Rzeszowie. Kilkuletnia Lilka trafiła do szpitala z problemem nawracających infekcji. Prawdopodobnie przyczyną nie są jednak ani bakterie, ani wirusy.
Po kilku wizytach właśnie u lekarza dostaliśmy w końcu skierowanie do szpitala, no żeby tak naprawdę zdiagnozować ją, co to jest alergia, czy coś innego. Zdaniem lekarzy często właśnie tak jest, bo kaszel, katar, bóle głowy i złe samopoczucie wcale nie muszą być objawami przeziębienia. Objawy alergiczne mogą przypominać objawy infekcji wirusowych i bardzo często jest to mylone. Nawet często zapalenie oskrzeli jest rozpoznawane jako infekcyjne, a to są, mogą być objawy alergii. W postawieniu diagnozy pomaga m.in. to urządzenie. Bada zawartość w wydychanym powietrzu tlenku azotu. Jego podwyższony poziom potwierdza stan zapalny wywołany właśnie alergią. W ustaleniu przyczyn alergii pomagają też testy skórne. Patryk próbuje się dowiedzieć, co u niego spowodowało reakcję uczuleniową. Mam taką przewlekłą pokrzywkę, dość regularnie mi się to pojawia, więc no, czas już najwyższy chyba się tym zainteresować, bo troszeczkę to przeszkadza w takim codziennym życiu. Alergia nie tylko przeszkadza, ale może być też bardzo groźna. Andrzej Sokalski, uczulony na jad owadów, już to wie i leczy się właśnie po to, aby czuć się bezpiecznie. Miałem taki przypadek, że doznałem wstrząsu wskutek ukąszenia przez osę i wskutek późniejszych konsultacji trafiłem tutaj na ten oddział. Pan Andrzej właśnie rozpoczął tak zwane odczulanie. To proces, który wymaga cierpliwości i systematyczności, ale jak zapewniają lekarze, daje efekty. Najogólniej mówiąc, polega na przyzwyczajaniu organizmu do coraz większych dawek alergenu. Jeżeli pana potem w trakcie między naszymi podaniami tych szczepionek już w dawkach podtrzymujących urządzi, czy jedna, czy dwie, czy pięć osób, najprawdopodobniej nie wystąpi żadna niebezpieczna reakcja. Dzięki powstaniu pierwszego na Podkarpaciu Szpitalnego Oddziału Alergologii pacjenci z regionu nie muszą już jak wcześniej jeździć na takie odczulanie aż do Warszawy. Nie chodzi o jakieś stany takie ostre, pilne, wymagające w warunkach szpitalnych odczuleń, ingerencji, pewnych badań w tym zakresie. A właśnie teraz liczba pacjentów z zaostrzonymi objawami alergii gwałtownie rośnie. Jest sezon na alergię, ku uciesze alergologów i niestety utrapieniu samych pacjentów. Jest ich przecież coraz więcej. Ile dokładnie, nie wiadomo, bo wiele osób alergii nie leczy, tylko próbuje ją przeczekać. Często także z powodu wyjątkowo długich kolejek do specjalistów. W Warszawie członkowie rad programowych ośrodków regionalnych TVP spotkali się dziś z przedstawicielami zarządu Telewizji Polskiej i kierownictwem ośrodka programów regionalnych. Rozmawiano zarówno o produkcji audycji, jak i abonamencie. W telewizji regionalnej najwięcej widzów przyciągają programy własne ośrodków. Powinniśmy zmierzać do tego, żeby ta telewizja przede wszystkim przekazywała wszystko, co się dzieje w regionie, bo tak naprawdę mieszkańcy województwa oczekują tej informacji i ta godzina, kiedy są te lokalne wiadomości, ściąga w przypadku Rzeszowa naprawdę wielu widzów i to jest rola dziennikarzy z naszego ośrodka, żeby to wszystko pokazywać, bo oglądalność jest naprawdę olbrzymia. I to jest ten cel najważniejszy, ale również i promocja regionu na zewnątrz, promocja na antenie telewizji regionalnej i kanałów ogólnopolskich, bo to jest pokazywanie tego, co się dzieje na Podkarpaciu. Istotą telewizji publicznej są oddziały terenowe i one w przyszłości będą emitowały swój program zawsze, całą dobę, wszędzie, do wszystkich w kraju i za granicą. Trzeba mieć marzenia, trzeba je realizować, tym bardziej, że dzisiaj telewizja regionalna i jej oddziały najpełniej realizują misję programową i technologiczną Telewizji Polskiej, o czym najwyraźniej świadczy regionalny system ostrzegania w oddziałach, o czym świadczą takie propozycje jak internetowy teatr dla szkół. Przyszłość należy do telewizji publicznej z jej silnymi oddziałami terenowymi. Alek Akrem to kolejny siatkarz, który przedłużył kontrakt z Asseco Rysowią. Drużyna przygotowuje się do finału plus ligi. Przed meczami o złoto w ten weekend rzeszowianie rozegrają dwa mecze treningowe z niemieckim Friedrichshafen. Ciągle będą mogli się cieszyć po każdej udanej akcji, choć Europejska Federacja właśnie myśli, jak skrócić mecze kosztem boiskowej radości. Zespół potrzebuje gry, by nie wypaść z meczowego rytmu, a taki rytm może przerwać nawet... Tak, tak to jest. O, straż pożarna właśnie.
Wczorajszy trening na chwilę wstrzymała akcja Straży Pożarnej. To był fałszywy alarm. W ostatnich dniach gorąco także w sprawie kontraktów. W Resowi ten temat zamknęli już Kowal, Akrem, Szeps, Tichaczek, Nowakowski i Drzyzga. To na pewno klub, w którym się można rozwinąć i myśleć o swojej przyszłości in plus. Najbliższa przyszłość to Lotos Trefl Gdańsk 15 kwietnia. Pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski. Kluczowe będzie to pierwsze spotkanie rozpoczynające play-offy w Rzeszowie. Zrobimy wszystko, aby się do nich dobrze przygotować. Między innymi temu służą te sparingi z sobotnio-niedzielne z Friedrichshafen. Kibice czekają na kolejne emocje. Takie już wywołała propozycja prezydenta Europejskiej Federacji Siatkówki. Chce on ograniczyć zawodnikom radość po udanych akcjach. Co na to najbardziej zainteresowani? Jaka to była fajna impreza, bo myślę, że wszyscy Państwo by chcieli trafić tam, żeby wpadać na tak fantastyczne i śmiałe pomysły. W latach 70. mecze Resowi trwały nawet 4 godziny. Teraz chodzi co najwyżej o kilkanaście minut. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, ale nie widzę tego. Radość po czymś, co wychodzi, co nam się udaje i no, nie wyobrażam sobie tego. Podobnie myśli też wielu kibiców, dlatego ten pomysł ma niewielkie szanse, a radości z oglądania siatkówki nikt nie odbierze. A my oprócz radości z siatkówki mamy także radość z pogody, przynajmniej do niedzieli. Miłego, spokojnego wieczoru Państwu życzę. Dziękuję i do zobaczenia.